Kacper Cholewa po gali Strife Tube, a dokładnie po swojej walce na gali Strife Tube. Witamy serdecznie. Witam bardzo. Słuchaj, no generalnie emocje to jest pierwsza rzecz, no bo po pierwsze otwarcie karty, po drugie walczysz u siebie, no jednak przed grupką swojej publiczności, czy te, jak te emocje udało się przed tym pojedynkiem opanować? Było ciężko, znaczy po wczorajszym ważeniu już emocje opadły trochę, ale no grupa znajomych pomaga, wspiera i jest dzięki temu łatwiej. Słuchaj, no jedną rzecz powiedz, bo zanim zapytam o twój rekord amatorski, to chciałbym, żebyś go nam zweryfikował. Niestety Tapology robi różne bugi. Jak to wygląda? Czy to jest faktycznie, nie licząc tej walki, 6-5? Nie jestem w stanie tego określić, bo tam się wlicza rekord amatorski i semi-pro. Rekord semi-pro mój to w tym momencie, już po tej walce, 2-2. Okej. Okay. W takim razie, czy był jakiś stresik z tym związany, czy w ogóle jesteś zawodnikiem, który na rekord amatorski nie patrzy i bierzesz to po prostu tak jakby taką doświadczenie, mocniejszy sparring? Nie, no jest to przede wszystkim doświadczenie, bo to jest jak mówimy semi-pro, więc to jest jeszcze wejście przed ten zawodowy sport, także no na razie zdobyłem doświadczenie. No, kluczowa sprawa jest taka, czy jest to u zawodników, którzy walczą na semi-pro, mają tych walk już dość sporo, czy amatorskich, czy semi-pro, no to czy myślisz już o przejściu na zawodostwo, no to po pierwsze jest inny level, po drugie zaczynają się lepsze pieniądze, sponsorzy, wiadomo jak to wygląda. No myślę, że tak jeszcze jedna, może dwie walki semi-pro i możemy wtedy pomyśleć. W takim razie na koniec jeszcze ode mnie zapytamy o kwestię oczywiście samego starcia. Polowałeś na to obalenie, szukałeś tego sprowadzenia i tej kontroli z góry. W trzeciej rundzie w końcu udało się to zrobić, oddał plec, natomiast ta walka trwała długo. Byłeś jak wędkarz, który walczy z rybą. Natomiast udało się w końcu upolować, ale tych ciosów, jakby je wszystkie do kupy policzyć, to było pewnie około kilkudziesięciu. Tak, to znaczy głównie polowałem właśnie na zapasy, parter. Celem było duszenie, ale no... Jak nie dali, to znalazłem coś innego. Posłuchaj, chciałem nawiązać do pierwszej rundy. Słuchaj, tam weszło parę kolanek na schabę, że tak powiem, przy klinczu. Powiedz, czy widziałeś, że te kolanka naruszyły już trochę twojego przeciwnika w pierwszej rundzie? Tak, czułem, że one wchodzą. Tam były chyba że ze 3 czy 4 takie porządne kolana, także myślę, że poczuł. Jeśli chodzi o drugą rundę, tam było obalenie właściwie ze stójki z sierpowego. Powiedz, spodziewałeś się, że aż tak mocno ten sierpowy wejdzie, że twój przeciwnik od razu padnie na deskę? Nie spodziewałem się tego, no ale tak pewnie tam było widać, że zawahałem się po tym sierpowym, ale wróciłem potem do parteru i... Właściwie w trzeciej rundzie, w pierwszej minucie, 23 sekundzie już to dokończyłeś po prostu. Tak. Gres, to tyle od nas, gratulujemy i czekamy, no mimo wszystko, jak to najzagorzalsi fani mają na zawodowe starty. Dziękuję bardzo, też na to liczę. Dziękujemy. Dziękuję. Gratuluję.